Ewangelii Łukaszowej. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. Prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała im. Choroba, wysoka gorączka, to trudne doświadczenie. Trzeba wtedy czasu, by człowiek doszedł do siebie. Kiedy wysoka gorączka minie, organizm jest osłabiony, potrzebuje czasu, by wrócił do pełni sił. Teściowej Szymona Pan Jezus przywrócił od razu całe zdrowie. Po ciężkim osłabieniu, po wysokiej gorączce, jak czytamy w Ewangelii, natychmiast wstała i zaczęła usługiwać. Bo to nie było takie zwyczajne ozdrowienie, to był naprawdę cud. Święty Franciszek Salezy bardzo trafnie mówi o tym, co dokonało się w teściowej Piotra. Uzdrowiona okazała dużo odwagi i pożytku, jaki zyskała ze swojej choroby. Jak tylko została uzdrowiona, pragnęła już tylko wykorzystać swoje zdrowie w służbie Panu. Służyć, dawać siebie. Oto droga. Czasem podobnie dzieje się w życiu duchowym. Tak bywa z uzdrowieniami duchowymi. Przez łaskę głębokiego nawrócenia życie człowieka staje się zupełnie nowe, często maksymalnie, na ile tylko potrafi, otwiera się na innych, z zapałem usługuje, okazuje swoją wiarę, niesie wiarę innym ludziom. Oczywiście na pewno jest w nim jakiś zapał neofity, świeżo nawróconego, ale jest to jednak mocne dotknięcie, które daje impuls do radykalnej zmiany stylu życia. Nawrócenie działa. Z Maryją błagajmy, by Bóg dotknął nas swoją łaską, dał siły, pragnienie do służby sercem ochotnym i Jemu sercem poddanym. Różaniec to nasze otwieranie się na Pana, co przychodzi, dawanie Mu miejsca w moim wnętrzu, w moim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.